Jak odłożyć śpiącego malucha z chusty? Parę informacji na ten temat. Cześć! Chciałam Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób w miarę skutecznie, tu zwrócę Wam uwagę na słowo w miarę skutecznie, odłożyć dziecko śpiące na rodzicu do spania bez nas, czyli na co szczególnie zwrócić uwagę, odkładając takiego malucha. W chustowym świecie nazywamy to udanym transferem. Dodam, że udaje się on w jakichś 30% doświadczonym rodzicom, więc nie zniechęcajcie się, próbujcie, jeśli tylko możecie. Natomiast ja Wam dzisiaj chciałam po prostu zwrócić uwagę na parę szczegółów. Jak widzicie, mam zawiązane wiązanie kangurka. I to jest ta, nie ukrywam, łatwiejsza wersja transferu maluszka. Dlaczego? Dlatego, że to wiązanie jest delikatniejsze i mniej materiału okala nas. Dlatego odłożenie dziecka z kangurka jest w miarę łatwe. Ale na co zwracam uwagę? Luzujemy sobie węzeł pod pupą po to, żeby zrobić sobie miejsce. Ja najczęściej spuszczałam go i rozwiązywałam. I teraz, co jest bardzo istotne? Popatrzcie, to wiązanie jeszcze przy śpiącym maluchu, ono będzie się nam w miarę trzymało. Co jest istotne? Ja starałam się zawsze w taki sposób ściągać z siebie chustę, żeby nie utracić przynajmniej odrobinę, zachować napięcie materiału na plecach dziecka, po to, żeby to dziecko nadal miało poczucie, że jest trzymane, jest oparte materiałem chusty. Zawijałam ten materiał pod brzuszek, pod buźkę i odkładałam dziecko zawinięte w chustę. Zobaczcie, na co zwracam Wam uwagę. Wiadomo, że tutaj nie ma cudów, nie da się zachować tej pozycji, którą dziecko miało na nas, ale staramy się nie rozwinąć. Najgorsze, co możecie zrobić, to odłożyć w tym momencie takiego malucha na plecy. Wtedy otworzycie to dziecko i 100 do 1, że się rozbudzi, bo będziecie stymulować plecy, głowę, zrobicie taki rozplaszcz i koniec. I po spaniu, i nie ma zmiłuj. Pamiętam, potem zaraz Wam jeszcze opowiem pewną anegdotę na ten temat. Ale właśnie, zawijamy chustę, staramy się zachować pozycję, czyli tą zwiniętą pozycję dziecka zachować i odkładamy dziecko na boczek, niech sobie śpi, przykrywamy tą chustą, ta chusta niech nadal zachowa nasz zapach, niech zachowa to ciepło, które od nas też bije, żeby, mówię, jak najszybciej przykryć takiego maluszka i pozwolić mu na boczku spać. Jeśli maluch zmieni pozycję, to zrobi to już sam i tak na dobrą sprawę najprawdopodobniej wtedy się w ogóle nie obudzi, nie zareaguje. Najważniejszy, najbardziej newralgiczny jest ten pierwszy kontakt ciała dziecka z łóżkiem, wózkiem, czy do czego będziemy to dziecko odkładać. Więc pamiętajcie o tym, żeby zachować pozycję, zachować okrycie chustą i zachować jak największe ciepło, które dziecko miało, ciepło, zapach, które miało od nas. Więc to okrycie chustą jest też dosyć istotne. Ta anegdota, o której chciałam Wam opowiedzieć. Moja siostra, kiedy urodziła pierwsze dziecko, mówiła, że Marysia jest totalnie i kompletnie nieodkładalna z chusty. Ona owszem w chuście spała, ale w żadnym wypadku nie dało się jej odłożyć i kiedyś przyjechała do mnie, no Marysia usnęła w chuście. Ona ją odkłada, no i właśnie odkłada ją w taki sposób do wózka, nie? Ja mówię, słuchaj, no nie ma bata, żeby to dziecko ci się obudziło. Ale jej się nie da odłożyć, jej się nie da odłożyć. I takie święte przekonanie po 4 miesiącach prób, bo mniej więcej tyle tych prób było, moja siostra była przekonana, że nie da się Marysi odłożyć z chusty. I to jest niemożliwe. I ja wtedy zamotałam ją na sobie. Mówię, dobra, to ja ją uśpię z powrotem w tej chuście. Uspałam, odłożyłam do wózeczka, zawinęłam ją, nawet wręcz otuliłam ją na tyle mocno, że tą chustę chwyciłam tu, wręcz złapałam ją w taki lekki węzełek, po to, żeby zachować właśnie to napięcie materiału. No i Marysia śpi. Godzinę, dwie, co w ogóle się jej nie zdarzało w historii swojego krótkiego 4-miesięcznego życia.
A moja siostra tylko przychodzi i patrzy, czy ona na pewno śpi i czy ona oddycha, bo nie wierzyła mi, że to jest możliwe. Więc to jest kwestia tak na dobrą sprawę pamięci, pamiętania o takich właśnie drobnych szczegółach, dlaczego dziecko lubi spać na nas. Właśnie dlatego, że ma odpowiednią pozycję, jest otulone, przytulone, jest mu ciepło, wygodnie i kiedy już zaśnie głęboko, to my też na dobrą sprawę powinniśmy dać sobie szansę na odpoczynek. Bądźcie uważni, zaraz pokażę Wam, jak to samo zrobić z wiązaniem kieszonki. Związaniem kieszonki, nie ukrywam, jest troszkę trudniej. Przede wszystkim dlatego, że na nas tego materiału jest więcej. Jesteśmy bardziej tym materiałem otuleni, przez to też jest troszkę trudniej zebrać dziecko z tej pozycji. Ale pokażę Wam, w jaki sposób ja to zawsze robiłam. Przede wszystkim zrzucałam poły i tu bardzo ważne, już od razu pod pachami starałam się utrzymać naciąg chusty. Czyli nie dopuszczałam do tego, żeby te luzy nam tu od razu puściły. Zbierałam tą chustę znowu z jednej strony, mocno trzymając naciąg tu. Popatrzcie, nadal pod pachą trzymam tą chustę i tu zbierałam maluszka i odkładałam go do łóżeczka. To jest bardzo ważne, żeby właśnie trzymać pod pachami naciąg chusty wtedy, kiedy zrzucamy ją z ramion. Przy kangurku, tak jak mówię, jest to troszeczkę inaczej, jest troszkę wygodniej, bo łatwiej jest tą chustę złapać i łatwiej jest to dziecko odłożyć. Natomiast kieszonka jest zdecydowanie częściej wykorzystywanym wiązaniem i też częściej trzeba malucha z tej kieszonki odkładać. Także zwracajcie na to uwagę. Z mojej strony to tyle i śledźcie kanał, bo będzie jeszcze dużo ciekawych informacji.